Dobry wieczór. Na dzisiejszym wykładzie dowiecie się, jakie są różnice pomiędzy człowiekiem a małpą. Temat ten interesuje mnie, można by powiedzieć, już od małego. W związku z tym wstąpiłem na uniwersytet w Charkowie, aby zbadać ten problem. I teraz już z całą stanowczością mogę stwierdzić, że różnice pomiędzy człowiekiem a małpą, proszę Państwa, uwaga, istnieją. Pierwsza zasadnicza różnica, pionowa postawa. Powszechnie... Czyli wiecie, małpy są zgięte, ludzie po prostu sztywno w pionie, jak gdyby, prawda?